się ogolić w ogóle. Witamy w kolejnym odcinku Goal TV Powered by the Outlaws. Chris Jasiak i Krzysztof Wydrowski. Porozmawiajmy trochę o zbliżającym się zgrupowaniem kadry polskiej i tryouty. No tak, mamy pod koniec sierpnia tryouty, jeden dzień, później sześciodniowe zgrupowanie kadry w Cetniewie. Cet rzeczywiście nie wiedział, wiedział za to brat Arbo, nowy szkoleniowiec reprezentacji. Razem z nim ukazał się nowy sztab trenerski reprezentacji. Sami Niemcy z Marburga, w sensie mówię to oczywiście tak, w cudzysłowie, no bo generalnie są to trenerzy powiązani z Marburg Mercenaries. Większość z nich stamtąd wyrosła, a łącznie z naszym polskim Filipem Pawełką, też tam przez moment się przewijał. Więc jest to ciekawe. Ciekawe co na to Diante Bato, były zawodnik Marburga, który ma kartę stałego pobytu, może niedługo paszport i dołączy do tej, zaciągu. Notabene Mercenaries, czyli najemnicy, tak? Więc ściągnęliśmy sobie najemników z najemników. Z tego co słyszałem, będą też polscy trenerzy, są jakieś tam telefony, wykonuje związek, szuka polskich trenerów, więc będzie to uzupełnione o taki skład. Do mnie się nikt nie zwrócił, niestety. A ty jesteś tu potrzebny. Ja jestem tu i wiesz. Mamy jeszcze sezon. Mamy sezon. Mamy swoje priorytety. Od nas dwóch zawodników też na tryout się dostało, co mnie bardzo cieszy. Jacek Wszuł, nasz nabytek z tegoroczny z Bielawy. Fullback, D-lineman. Ciekawe, gdzie zagra w reprezentacji. Moim zdaniem ma duże szanse z tego względu, że jest świetnym zawodnikiem zespołów specjalnych, a widać było, że ta kadra też na to położyła nacisk. A to jest gościu, który tak naprawdę potrafi wszystko. Taklować, blokować. Tak. Ma te podstawowe umiejętności futbolowe na wysokim poziomie, do tego wysoki atletycyzm, więc naprawdę może... Młody zawodnik. Młody, 19 lat może być. 19-letni, ale 4 sezony doświadczenia. 2 w juniorach, 2 w seniorach. Tak. Rozumiesz to? 19 lat, 4 lata gry w futbol. 4 sezony, bo to w nich tu czasem lata się przewijały, natomiast to jest świetna rzecz. No i drugi zawodnik, nasz rozgrywający, jeden z naszych rozgrywających, Kamil Kowalik. Teraz już gramy na 3 rozgrywających, bo mamy QBU, tak? Mamy Kowalika, który wszedł do nas w Wolverine Opole, ale tak naprawdę jest zawodnikiem naszym, niemalże wychowankiem, chociaż wcześniej grał oczywiście w Devils, Devils B i jeszcze pewnie w wielu ekipach. Natomiast jest parę ciekawych nazwisk na tryoucie. Są też byli reprezentanci, którzy musieli jechać, m.in. Filip Winicki, genialny występ z Holandią nie zapewnił mu miejsca w kadrze, będzie musiał się walczyć o to właśnie na tryoucie. Dla mnie jest to szokujące. Zresztą dużo nazwisk brakuje w kadrze i na tryoutach. Mam takie wrażenie, że wielu zawodników polskiej ligi się trochę sfrustrowało z reprezentacją i tym, jak jest to, jak są ogrywane tryouty. Zresztą sama liczba osób, które się zgłosiły na tryout, wskazuje, że zainteresowanie było małe. Wskazuje, że tak naprawdę ten, kto się zgłosił, miał duże szanse, żeby się dostać, no bo nie było wielu chętnych. Tak naprawdę to pokazuje, że już jakby zmęczenie materiału to... Czy to zmęczenie materiału, czy formuła zgłoszeniowa, że tam highlighty muszą być, trener musi zgłosić i tak dalej? Ale wiesz, highlighty złożyć to żaden problem, to jest dzień roboty, no ale masz nagrania ze wszystkich meczów, no poza naszymi, sorry, przyznajemy się do tego. Natomiast rekomendacja trenera to moim zdaniem formalność. Ja nie wyobrażam sobie, żebym miał jakiegokolwiek swojego zawodnika nie zarekomendować, bo to byłby grzech komuś zamknąć drogę do kadry i w ogóle kim jest taki trener dla takiego zawodnika. No, były takie przypadki w przeszłości, gdzie Silesia Rebels jakby wycofała z kadry Arka Kanickiego, nie dali mu rekomendacji, powiedzieli, że on nie powinien być. To moim zdaniem jakiekolwiek są zaszłości między klubem, zawodnikami, no, takich rzeczy się nie robi, Przejdźmy do podsumowania teraz piątej kolejki PLFA 2. Jakie było najważniejsze wydarzenie tego weekendu? Oleśnica Outlaws vs. Wrocław Outlaws. 48-3, mecz bez historii. Ja stawiam na Green Ducks z Rhinos. Najwyższy wynik w historii PLFA. 68-54 to jak koszykówka. Tak, to jest mecz koszykarski. Nawet, no nie wiem, czy coś jeszcze można tyle punktów. A gdzie defense był? Defense zaspał, defense zachlał. Generalnie w Wyszkowie była impreza dzień przed i nie było tam Crusaders.
ale zawodnicy Rhinos i Green Ducks defensywni dali w palnik i odpuścili sobie jeszcze. Nie, ale fakt jest taki, że no, powyżkowie mogą się tego, można się tego spodziewać, no bo tam jest ten amerykański rozgrywający Frausto, ma do pomocy amerykańskiego receivera, Nibeka. Green Ducks no, zaskoczyli mnie pozytywnie, że tyle punktów są w stanie naciukać. Myślę, że też musiało tutaj być dużo points of turnovers, bo generalnie taki wynik przechodząc całe boisko w tą i to i tak by się nie nabił. Myślę, że szybciej był kick-off, fumble pod endzonem, szybki touchdown, kick-off, fumble pod endzonem, więc to musiała być jednak współpraca defensywy z ofensywą i pewnie tam trochę defensywnych punktów było. Nie wiemy jeszcze, no bo relacja na PLFA będzie za 3 tygodnie. No, widzieliśmy też kolejny mecz, gdzie było parę defensywnych punktów, Panthers B przeciwko Gliwicom, gdzie Gliwicy wyskoczyli na 29-0, a potem w drugiej połowie obrona Panthers jakby się obudziła i zaczęła... Tak, świetny mecz. Mi się świetnie trafiło, bo ja ze względu na mecz z Oleśnicą zaspałem na mecz z Gliwicami, przyjechałem dopiero pod koniec pierwszej połowy. I myślałem, że zaraz będzie mercy rule i będę żądał zwrotu kasy za bilety, no bo co to jest, przyjdę na pół godziny, tak? A się okazało, że Panthers postawili twarde warunki, zaczęli powracać. Tam był jeden błąd, gdyby nie interception, nie jaka Wawrzyniaka pod endzonem, kiedy było dwa zadane różnicy, ten mecz mógł być dla Panthers. No dobrze, ale trzy rozdania wcześniej, to minimalnie nie trafił do receivera, który był zupełnie otwarty za defensem Gliwice i byłby touchdown. Powiem Ci Chris, no Panthers B tak naprawdę w tym sezonie są dosyć mocno poszkodowani. Oni są już poza playoffs, bo stracili wszelkie szanse, nawet matematyczne, na awans do playoff. A grali dobrze, przegrali tylko 3 mecze, wszystkie 3 nieznacznie. Z Gliwicami, z Opolem i z Gliwicami. Kiepski terminarz na początek, fajna drużyna, świetne grają pasy, a jednak są poza playoffs. To jest chyba największa niespodzianka w tym sezonie w PLFA 2, bo wielu na nich stawiało jako na zwycięzców naszej grupy. Nie tylko grupy, ale całego PLFA 2 wielu mówiło na samym początku. Tak, tak. No, prawda jest taka, że tak mocnymi faworytami nie byli, bo stracili trochę zawodników do Panthers A. Natomiast ja jestem zaskoczony, no i też no, pech grupy. Tak naprawdę ta nasza grupa jest dosyć ciężka i myślę, że gdyby zagrali w tej chwili z mistrzem grupy południowo-wschodniej, to i tak by z nim wygrali. Mieliby duże szanse. A u nas są 0-3, zwróćcie uwagę, grają świetny futbol, naprawdę fajnie ci chłopacy wyglądają. Mają trochę problemy w defensie, z uderzaniem, ze wszystkim, ale w ofensywie kliking podają tak, że powiem Ci tak, my możemy z nimi jeszcze przegrać. To byłoby fajne ukoronowanie sezonu Panthers B. Dla nas byłaby to lipa, ale wiesz, tak się teraz czuwam. Panthers B będąc, przegrywam sezon, ale wygrywam derby. No, macie jeszcze o co walczyć. Idąc dalej grupą południowo-wschodnią, no to i Thunders, i Silvers wygrali swoje mecze. Silvers Praetorians 44-0, a Thunders Highlanders 39-0. Tak, te dwie ekipy są teraz liderami grupy. Wielka niespodzianka, kto by pomyślał? Jeszcze 2 lata temu przegrywali wszystkie mecze. W ubiegłym roku jak graliśmy z Rybnikiem, nie? No Rybnik też. Silvers już zrobili wcześniej progres, ale no teraz i Rybnik, i Silvers, wow, nie? Szczególnie Silvers wygrać 44-0 z Praetorians Skoczów. Myślę, że oni się tego nie spodziewali. Myślę, że to jest znacznie większa niespodzianka niż to, że my pokonaliśmy tak wysoko Lions, bo dla mnie to jest potężny szoker i w życiu nie stawiałem, że tą grupę mogą wygrać Thunders, Silvers. Raczej stawialiśmy na Tigers i Praetorians przed sezonem. A tutaj takie duże dysproporcje, chapeau bas dla tych dwóch drużyn. No to przejdźmy teraz do 6. kolejki PLFA 2, która będzie za tydzień. Moja ulubiona. Tak. Ale nie przechodźmy od razu do meczu Outlaws, bo zanudzimy tym widzów. Sharks B, Eagles B. Mamy tutaj dwie drużyny B, a w tym roku wszystkie drużyny B to... Jeszcze nie wygrały tego meczu. Żadnego meczu. Zero zwycięstw. Musi się pojawić jakieś zwycięstwo. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Może być remis. No bo Eagles B ma chyba z 10 punktów zdobyte w tym roku w ogóle. Sharks B 0, no to tu może być 0-0 albo 3-3. No jakikolwiek by nie był wynik, no teraz oglądający powiedzą, a będzie dogrywka. A no, niekoniecznie musi się skończyć zwycięstwem jednej drużyny. Regulamin PLFA, który no, niekoniecznie jest zawsze obowiązujący, stanowi, że może być remis. Jeśli mecz idzie na dogrywkę, kolejna dogrywka nie przynosi rezultatu i kolejna, ściemni się, warunki atmosferyczne już nie pozwalają rozegrać dalej meczu, zostawiamy remis. Więc może się to zdarzyć. Chyba, że grają na obrońców Tobruku, to zapalam sobie światło i zostaną do niedzieli. Albo do poniedziałku. No i najważniejszy mecz następnej kolejki. Gliwice Lions kontra Oleśnica Outlaws. Tak. Nie, ale całkiem poważnie, nasz mecz jest rzeczywiście szlagierowym meczem z Opolem. Meczem
powiedziałbym, podwyższonego ryzyka. Te dwie drużyny się nie lubią, no nie ma co ukrywać. Nie ma co ukrywać. Ja też nawet nie lubię Opola. Dużo złej krwi. Ja mam w sobie dużo miłości, ale kurde nie do Opola. Ja bym powiedział, że jest mniej miłości między Opolem a Outlaws niż jest między Outlaws a Panthers. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Jeszcze do tego smaczek dodatkowy, Dimos Spyropoulos coming tak. back to town. No. Ale będziemy szczęśliwi, mogąc mu tam, wiesz, wygrać z nim. Tak, no a Opole teraz dwa wygrane, jedno przegrane w grupie. Tak, Opole jest w gazie. Opole jest w gazie, Opole ma nowego trenera, Opole ma dobrych zawodników, ściągnęli też Darka Sołtysiaka z Bielawa Ours, mają też wsparcie Pawła Sołtysiaka, który tam wspiera brata, a to trener przecież mistrzowsko-juniorski, więc no Opole może być groźne. Ale tak naprawdę no, my musimy wygrać ten mecz, bo to jest mecz, w którym możemy zapewnić sobie awans do playoff. Tak. Będziemy pierwszą drużyną w PLFA 2, która awansuje do playoffs już teraz. I to byłoby nie, bardzo, bardzo komfortowe rozwiązanie przed kolejnymi meczami, rewanżem z Opolem i meczem z Panthers. Więc ja stawiam na Outlaws. Ja też. No ale ta następna kolejka to dużo pokaże. To już będzie bardzo się krystalizował obraz już tych playoffów PLFA 2. Tak, no to będzie obraz playoffów po pierwsze, a po drugie obraz dobrego power rankingu Krzyśka Krzemienia, więc pozwólmy mu powiedzieć coś o tym, jak on widzi to teraz, żeby za tydzień mógł powiedzieć, jak to już widzi, gdy wszystko jest zarysowane po tych kluczowych meczach dla układów tabeli. To zapraszamy Krzysztofa. Cześć, witam Was wszystkich w power rankingu PLFA 2 na półmetku tych rozgrywek. Miejsce ósme, Silver Solkusz. W poprzednim notowaniu byli tu Kraków Tigers, ale Tygrysy miały tydzień przerwy, natomiast Silvers pokonali bardzo pewnie, bardzo wysoko Pretorian Skoczów, z którymi Tigers się długo męczyli. Za tydzień jadą do Rybnika i tam ten mecz powie o nich bardzo dużo. Miejsce siódme, Wyszków Rhinos. Niestety spadają, po szaleńczej strzelaninie przegrali z Green Ducks Radą. Właściwie stracili szansę na playoffy. Ogromna szkoda, bo w tej drużynie widać potencjał. Zostały im do końca jeszcze dwa mecze z oboma warszawskimi drużynami B, czyli z Sharks i Eagles, no ale sezon już właściwie stracony. Miejsce szóste, Patrioci Poznań. W tym tygodniu nie grali, skorzystali na potknięciu Rhinos, awansują o jedno miejsce w naszym power rankingu. Mogliby tu być Dragons Zielona Góra, którzy mają komplet zwycięstw, którzy prowadzą tej dywizji, no ale Dragons jak na razie zagrali mecze tylko z zespołami, które mają komplet porażek. Więc jeżeli 22 sierpnia wygrają z Patriotami, to obiecuję, że umieszczę ich w tym rankingu. Miejsce piąte, Rybnik Thunders. Wciąż niepokonani, no chociaż Highlanders nie byli najmocniejszym rywalem, najwyżej notowanym, no ale bilans 3-0 zasługuje na szacunek. W przyszłym tygodniu grają z Silvers, no jeżeli wygrają ten mecz, to już mają prostą drogę do playoffów. Miejsce czwarte, Gliwice Lions. Spadają mimo wygranej. Przyjechali po dwóch tygodniach po srogim laniu, wrócili do Wrocławia, tym razem na mecz z Panthers B i wygrali ten mecz. No jednak drugą połowę trochę odpuścili i to nieco obniża ich notowania. Miejsce trzecie, Green Ducks Radom. Wygrali kluczowy mecz z Wyszkowem. Szalony mecz, mnóstwo punktów, może trochę słabiej defensywa, ale w zasadzie zapewnili sobie awans do playoffów, pokazali walkę do końca, nieustępliwość i za to awans o jedno oczko w rankingu. Na drugim miejscu bez zmian Warsaw Dukes. Dukes są w środku by month, w zasadzie mają miesiąc przerwy, grają dopiero na przełomie sierpnia i września, tak więc zobaczymy wtedy, póki co wciąż drugie miejsce. Pierwsza pozycja Outlaws Wrocław, planowe pewne wysokie zwycięstwo w Oleśnicy. Jak na razie w PLFA 2 nie znalazł się nikt, kto byłby w stanie podniósł z nimi wyrównaną walkę przez 4 kwarty. Zobaczymy, jak będzie w ten weekend z Opolem. To już wszystko na dziś. Oddaję głos Krzyśkowi i Chrisowi, a Was zapraszam za tydzień na kolejny Power Ranking. Dzięki Krzysiek za swój Power Ranking. Jeśli za tydzień Outlaws znowu będą na pierwszym miejscu, ja chcę jakąś premię. Jak inaczej może być iść na pierwszym miejscu? Przejdźmy do NFL, Babs w NFL. Mieliśmy Hall of Fame game w ten ubiegły weekend. Pierwszy preseason game sezonu NFL. Minnesota-Pittsburgh. Minnesota wygrała 14-3. Babs się pokazał na boisku. I trochę niewiele miał do pogrania, ale... Ale był. Ale był. Polak w NFL. Tak. Victory Formation. Niewiele, ale my i tak jesteśmy dumni. Pojawiają się głosy, że niektórzy to czarno widzą, tak? Bo niewiele zagrał.
Ja się nie zgadzam. Myślę, że na tym etapie jeszcze nie ma tego to jakiegoś znaczenia, bo ten Hall of Fame game normalnie są 4 preseason games, jeżeli masz Hall of Fame game, to masz 5 preseason games, to tak naprawdę ten cały sezon preseasonowy jeszcze jest przed nim. Dlaczego nie dali mu pograć? Dlaczego nie dali mu pograć? No kurde, był to prawda first stringiem, ale ja bym mu dał pograć. Babs, u mnie byś się złapał do składu. Nawet mógł być starterem. Ale całkiem poważnie, dlaczego on nie pograł? Nie mam pojęcia, dlaczego nie pograł. Może być dużo różnych powodów. Od takiego powodu, że może nie jest do końca przygotowany, żeby zagrać, do takiego, że coaching staff czuje się pewniej z nim niż z kimś innym i chciał po prostu obejrzeć, jak ktoś inny gra, bo mają jakieś niepewności tam związane. Moim zdaniem jest zbyt wcześnie, żeby spekulować w tym momencie. Mi się wydaje, że Babs jest ma dosyć bezpieczną pozycję, bo ten practice squad przy tych warunkach fizycznych, przy tym, jakim jest project playerem, to jest niemalże dla mnie pewniak. No i też ten czynnik international, że mają dodatkowe spoty dla zawodników. Ten story cały, nie? Tak, więc story też jest dodatkowe. Sprzedają jego koszulki, kurde, no to jest kasa dla klubu. Jedna z nielicznych, którą się nie trzeba dzielić z innymi klubami. Tak. No powiem Ci tak, no ja myślę, że ten practice squad jest w zasięgu. Jakby nie był w Minnesocie, to myślę, że off the wire go wezmą zaraz. Do innego practice squadu. Moim zdaniem tak, practice squad jest w zasięgu, chociaż może być troszeczkę więcej. To, że się nie pokazał teraz, to nic nie znaczy. Dzięki, uspokoiłeś mnie trochę, Chris. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy na kolejne, oglądajcie nas, szerujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Jeśli poszerujecie, to niewykluczone, że w kolejnym odcinku będziemy mówili o Was więcej. A każdy ma parcie na szkło, tak jak my. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dobranoc. Heh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